Ja najchętniej wyruszam do takich miejsc, gdzie nie ma innych turystów i gdzie ludzie żyją zgodnie ze swoją pradawną cywilizacją, zupełnie inną od naszej. Kiedy jestem wśród nich, kiedy ich obserwuję, kiedy z nimi rozmawiam, a czasami nie rozmawiam, bo nie mamy wspólnego języka, tylko patrzę i oni pozwalają mi być wśród nich, czyli mogę uczyć się przez obserwację. Widzę, jak bardzo zupełnie inaczej można postrzegać wszystko, mieć zupełnie inny system wartości. I dzięki temu, że od ponad 30 lat jeżdżę do dżungli amazońskiej i mieszkam tam z Indianami, nauczyłam się patrzeć na naszą część świata z perspektywy indiańskiej i teraz myślę o Europie zupełnie inaczej niż myślałam kiedyś. W naszym świecie nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest kłamstwem i myślę, że dlatego tak wielu ludzi jest zagubionych i nie wie, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości. A w tamtym świecie są jasno określone zasady, ludzie nigdy niczego nie udają, są zawsze po prostu sobą i są uczciwi. Kiedyś w Gujanie Francuskiej znalazłam się w absolutnie cudownym miejscu nad rzeką w takiej maleńkiej osadzie i też myślałam, że jeżeli tam zostanę, nie wsiądę do czółna, nie wrócę do cywilizacji, to nikt nigdy mnie nie znajdzie. Widziałam przecudowne miejsca i bywały takie chwile, że chciałam tam zostać. Może kiedyś zostanę w którymś z tych miejsc. Na razie zawsze jakoś ciągnie mnie z powrotem do Polski. Kiedy podróżowałam po Amazonii, poznałam Kolumbijczyka, który jest ornitologiem i który kupił kawałek ziemi w Brazylii. I zaprzyjaźniliśmy się i ja spotykam się z nim od tych 25 lat raz w roku co najmniej i od niego kupiłam kawałek dżungli. Mam nawet certyfikat w domu. Uświadomiłam sobie, że przecież nie wytnę drzew, które tam rosną po to, żeby zbudować sobie domek. Więc mam kawałek dżungli, ale to zawsze będzie dżungla. I jeżeli tam jestem, to rozwieszę sobie hamak między drzewami.